fragment z Ewangelii Mateuszowej. Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Wielką pociechą jest dla nas ta modlitwa Jezusa, to Jego zaproszenie dla nas. Pan widzi nasze utrudzenie i wie, że potrzebujemy pomocy. On nam daje oparcie, konkretnie stawia się za nami, podpowiada, co mamy czynić. Potrzebujemy pokornie spojrzeć na samych siebie, zobaczyć nasze deficyty i przyjść z tym do Pana. On nam pokaże naszą prawdziwą wartość. Właśnie wtedy, gdy będziemy myśleć, że z nas nic nie będzie, On nam pokaże, jak jesteśmy cenni dla Niego. Trzeba tylko tego prostego kroku w Jego stronę. Czasem wystarczy tylko mały dialog z Nim, zanim zaczniemy jakiekolwiek działania, a przyjdzie światło. Przyjdzie umocnienie, ukojenie w niepewnościach. Bóg pragnie działać w nas i przez nas. Przyjdzie, tylko powierz się Jemu. Święta Katarzyna, patronka Europy, patronka dnia dzisiejszego, choć żyła w XIV wieku, jest dla nas znakiem. Okazuje nam dziś swoim życiem pełnym troski o świat, o ubogich, o ówczesne społeczeństwo oraz pełną miłością do Kościoła, okazuje nam, jak można wspaniale być dla Boga. Ona prowadzi nas do pokornego poddania się Panu i bycia Jego pokornym narzędziem. Jej listy i modlitwy pokazują, jak Bóg posługiwał się nią dla dobra wspólnoty całego Kościoła. Maryjo, ucz nas pokory przed Bogiem. Ucz nas gotowości czynienia Jego woli. Jak Ty chcemy być pokornymi sługami Boga. W różańcu uczymy się pokornego trwania w prostocie tej modlitwy. Maryjo, pomagaj nam być ludźmi o otwartym, szczerym sercu. Sercu, które jest przy Panu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,